Ja swoją maskotkę królika nazwałem Kicuś, bo króliki kicają. Ja nazwałam ulubionego misia Miodek, no bo misie lubią miód podobno. A mój ulubiony miś był mały, więc nazwałem go Maliś. Wasze nazwy dla zwierzątek są okropne. Słuchajcie, jak macie tak nazywać swoje pluszaki, to może w ogóle ich lepiej nie nazywajcie, bo przypał, że tak powiem. Mój pluszak aktualnie, moja maskotka. Alubas już zmarł. Tak się zaczyna. To jest nasz wholesome show dzisiaj. Słuchajcie. Jeżeli jakby mój już przyszedł nazwany, moja maskotka nazywa się Wario. I Nintendo ją tak nazwało. I nawet nie zdjąłem mu metki oficjalnej, żeby było, że oficjalny jest Wario. Super Mario. Wow! Amusement only! Not for sale at retail! Woho! There we go. Ja bym nazwała go Mario, bo jest mały jak malinka. Ale boss. Słuchajcie, nie macie pojęcia, jak dużo osób, jak wiele z was przesłało mi maskotki swoje, w sensie zdjęcia maskotek. Jest po prostu przytłaczające. Więc będziemy dzisiaj, kurde, was chwytać. Zaczniemy dzisiaj od naszego jakby celebryty naczelnego. Nasz dzisiejszy celebryta naszego show to Gurgi. Gurgi przychodzi. Gdzie Waluigi? Gdzie Waluigi? Oj, Katianka. Nie masz pojęcia, jak on się nazywa. Nie masz pojęcia, jak się Waluigi nazywa. Nie ma tam War. Nie ma tam wojny. Okej. Okay. Hej, siemanko, Gurgi. Słuchać mnie? Tak, trochę cię słychać. Zaraz cię trochę tutaj jeszcze podgłośnię u siebie i będzie fajnie. Dobrze, no. Tak. Dobra. Dasz nam radę jeszcze odrobinę podskoczyć u siebie? Podskoczyć u siebie? Nie, jest spoko. To ja sobie nie przedstawiłem. Tak, jest okej. Okay. No, witalski Gurgi, zaraz znajdziemy tutaj wśród moich folderów, tutaj, wybacz jeszcze raz. I ile zdjęć maskotek otrzymałeś łącznie od ludzi? Ile maskotek otrzymałem łącznie zdjęć? Boże kochany, nawet nie wiem, tutaj na pulpicie mam kilka osób, Ercia, Pirat, Mrugacz, Katianka, Kasiowa i to jest tak, że te osoby mi dały dużo zdjęć, a tutaj mam jeszcze pojedyncze od wielu różnych osób, które będę pokazywał. Więc tutaj wrzuciłem też twoje i wrzuciłeś takie przepiękne zdjęcie z dzieciństwa i ktoś tu miał na bogate życie w dzieciństwie, what the fuck, tak, czy to są twoje? No, większość moje, część jest kuzyna. To maskotki, którymi się bawiłem w dzieciństwie i wczesnym nastolatectwie, jakby to powiedzieć. Wow. Okej, okay, nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek. Co tam jest, jakby, czy jesteś w stanie wskazać właśnie jakieś, które są jakieś ekstra ciekawe? Znaczy, no, najważniejsze jest to, które zdjęcie miało osobne, a tutaj jest z prawej strony. Widzę tę postać, tutaj zaznaczam wam kursorem, zaraz zobaczycie ją w całości. Tak, to jest Dino, on jest najsilniejszy i no, generalnie się bawimy maskotkami, jakby to powiedzieć, robimy takie shonen, bardzo, bardzo prymitywne shonen anime, że co jakiś czas pojawiała się na przykład nowa maskota, która była silniejsza od wszystkich i trzeba było tą maskotkę zabić, pokonać. Boże, potem... zabić? Znaczy, było sporo walk. Znaczy, to miało bardzo prostą moralność, bo generalnie o to chodziło, że są złe maskotki, które zabijam dobre maskotki, a dobre maskotki, bohaterowie zabijam złe maskotki, żeby te złe maskotki nie zabijały dobrych maskotek. Okej, okay, no to i... jest życie albo jakby nie dać żyć, jak nie dają żyć innym, no to trzeba.
No tak, to trzeba się pozbyć po prostu. No chyba, że dołączą do dobrych po prostu koniec końców i będą bić inne złe maskotki i taki cykl będzie. Były różne sagi po prostu. O mój Boże, czy zdarzało się, że czasami dobra maskotka zostawała, jak to się mówi, corrupted by the evil i stawała się złą maskotką? To było dość rzadkie. No to dobrze. Raczej, nie raczej były redemption arki. O, to super, jak szatan serduszko i Vegeta. Tak, stawały się dobre, ale takie edgy dobre, że no... Jest. Takie, że o, pomagam ci, jak się nazywa, tsundere? No, trochę tsundere, tak. O, to nie jest tak, że chciałem ci pomóc, baka. No, coś takiego było. No i też był bardzo duży power creep w tych zabawkach, bo koniec końców no, im siła rosła i rosła i rosła i kanonicznie, nie wiem, pięści miały tak silne, że... Cały wszechświat chyba Gogolplex, miliard Gogolplexów raz by rozsadzili jedną pięścią i więc wow. No, trochę nad tym nie panowałem, nad siłą maskotek koniec. Okej, okay, no to czy dalej jakby masz pod ręką te milion maskotek? Musiałbym poszukać, część pewnie została wyrzucona, część przyjęły dzieci siostry teraz, więc no. No, no to fajnie, czyli jakby życia krąg zostaje zachowany, jak no, w tej story. Zachowany, tak. I tutaj też chyba widać kulka nawet. Kulka? O mój Boże, gdzie jest kulka? Tak, kulka jest. I miał chyba wtedy inną twarz. Koło takiego dużego lwa. O, jest faktycznie. Jest. Pamiętam tego kulka z... Bo mój Boże. Last to the past. Jak ktoś widział stare filmiki Gurgiego... To jest... Nie pamiętam kiedy, ale kiedyś robiłem sobie sesję oglądania wszystkiego, co Gurgi stworzył. Żeby się zapoznać z tym towarem. I pamiętam. Tak. Dobra. Powiedz mi, jakby czy ta przemoc musiała wyglądać tak, że właśnie czy nasz biedny... Bo to czekaj, bo to jest... Znaczy, mi wygląda na kaczora. To jest dinozaur, tak? Mówisz? Dinozaur, tak. On kiedyś, jak widać, jest trochę też przerabiany. Ja przerabiałem maskotki na przykład... On kiedyś miał białe włosy, takie dziwne, wysokie, ale mu obciąłem i pomalowałem na fioletowo i to miało być jakieś wzmocnienie, bo miały różne formy po prostu maskotki i stawały się wtedy silniejsze. Czasami brałem plusz z jednej maskotki, takiej dawczyni pluszu, była taka jedna dedykowana króliczka, nazywała się Ula dawczyni pluszu i ten plusz po prostu wzmacniał inne maskotki i był bardziej buff po prostu wtedy. Wow, okej. Okay. What the fuck? Czyli jakby rozpruwałeś się i napełniałeś większą ilością. No tak. Wow, czyli naprawdę mogło, jeżeli jakby, bo to jest taki trochę odpowiednik jakiegoś Kaiokena, że to jest za dużo dla twojego ciała i może cię rozerwać od tej ilości pluszu. Wydaje mi się, że no ja to już słabo pamiętam, ale chyba on był, Dino był rozpruty po jakiejś tam bitwie wielkiej i ten. I otrzymał sporo obrażeń wtedy. Ale wygląda, że dalej ma jakby wyjebane, jakby nawet mnie nie boli, jakby ja będę chillował tutaj na tym. Właśnie zdałem sobie sprawę, ktoś napisał, że o mój Boże, jaki stary on jest. Ile ty możesz mieć lat na tym zdjęciu i już był kulek? Kulek, no kulek właśnie bardzo stary jest. What the fuck? To jeszcze ile to musi być lat przed tym, jak zacząłeś wideo robić? No dość sporo właśnie, nie wiem. Ciężko wskazać właśnie, kiedy się coś wydarzyło, jeżeli to w dalekiej przyszłości było, więc to będzie plus minus kilka lat. Bo powiedzmy, że 2005 plus minus 3 lata powiedzmy. Jasne, żeby szaleństwo. Wczesne gimnazjum czy coś takiego. No ale kulek jest bardzo stary. A Lubos też pyta, czy byłeś w stanie je zaszyć później, czy były już takie rozwalone na zawsze. Zajmę się koniec końców mama zaszyła Dino. Więc... Okej. Okay. Super, czyli to jest stara fotografia, jakby świeżo po bitwie. Stara? No wydaje mi się, że kilka lat tak się męczył. Kilka lat w takim stanie, nic znikąd pomocy. Boże. No, to jest stara, ja miałem chyba 7 lat wtedy, kiedy go dostałem, w jakiejś tam loterii fantowej dostałem, więc chyba to jeszcze lata 90. było, kiedy Dino otrzymałem po raz pierwszy. Okej. Okay. Dobra, super, piękna historia. Mam nadzieję, że teraz są w rękach, które nie doprowadzają, nie pozwalają na takie akty przemocy. A tak, że będzie bardziej pokojowo i fabularnie lepsze, bo... Nie no, jakby nie wyrzucaj sobie, że fabularnie, jakby ten jedyny problem to jest ta przemoc. Jestem pewien, że historia była zajebista. A tak. Jak są Redemption Arki, kurde, ja jestem pewien, że to był dobry towar.
Dobra. No to fajnie. Wielkie dzięki, Gorgi, za podzielanie się swoimi zwierzakami. Wielkie. Trzymaj się. Do zobaczenia. O, wow. Ja miałem, niestety nie mam, tak się skupiałem na waszych zdjęciach, że nie próbowałem nawet znaleźć, czy mam gdzieś zdjęcie swojego bardzo starego misia. Nie mam pojęcia, jak on skończył, ale to nie jest tak, że ten misiu mógł przejść w jakieś inne ręce. Bo miałem takiego misia w dzieciństwie, z którym faktycznie spałem. Jak się nazywał? Nazywał się, kurwa, miś. Sorry, że nie Bamse, ale Bamse znałem, Bamse szanowałem, bo tata mnie zabrał kiedyś do Szwecji i tego żółwia, co był kumplem Bamse też. No, znaczy zwykły miś się nie nazywał, miś był misiem po prostu. Więc jeżeli coś, no przynajmniej jakby nie udawałem, że umiem nazwać, jakby tam nazwać misia miodek. Nazwać świnkę paróweczka. Nie uprzejmy. Nie wolno tak. Słuchajcie. Co ja chciałem? A tak, że spałem z tym misiem i niestety on się nie nadawał dla nikogo więcej. Potem... Co, że wyszedłeś na artystę, skoro misia nie umiałeś nazwać? O mój Boże, to jakby... Nawet jakby w Radio Demland nawet Alubos nie była taka agresywna wobec mnie. Alubos, spokojnie, jakby ja już będę grzeczny, obiecuję. Ja już się wystrzelałem z nienawiści. Ja teraz chciałbym opowiedzieć o... O sasy, Alubos. Nie obrażamy się, General Over. To nie jest o obrażaniu się, to jest o maskotkach. Dzisiaj. Misiu, który chciałem powiedzieć, ja skubałem bardzo tego misia w nocy. Nie wiem, czy to ze stresu, czy to jest po prostu coś automatycznego, ale mój miś miał po prostu wyskubany brzuch do zera, że była taka siatka pod tym, tylko została z tego towaru. Więc misiu, jakby próbowali mi, pamiętam, że wielokrotnie tego pozbywać się, tego misia, żebym go nie miał. Ale nie pozwalałem zabierać i podobało mi się, że on jest taki wyskubany, jakby, że przeżył dużo ze mną, ale no, w końcu zniknął z mojego życia w jakiś sposób. No nie wiem, co się z nim stało. Znaczy prawdopodobnie skończył na śmietniku, umówmy się. Mój brat skubał poduszki takie z pierzem w środku, to jest szaleństwo. Próbował zdobyć te gęsi. Dobrze, skoro mamy tutaj na czacie w tej chwili Ercie, to ja może pokażę rzeczy, które Ercia mi podrzuciła. Tylko nie wiem, czy mam... O mój Boże, dobra, okej. Okay. Musicie przestać, w sensie powinienem wiedzieć, jak się nazywacie, ale musicie skończyć z tym zmienianiem ników co chwilę, seriously. Dobra. Więc tak. Wczajcie rciowe rzeczy. Hej KDM, chciałem pochwalić się kolekcją pluszaków FOK. Taki był stan na 2017. Proszę bardzo. Tyle było w 2017 foczek u Erci. A to jest stan na 2020 u Erci foczek. Więc Ercia zbiera autentycznie foki. I nie miałem pojęcia. Znaczy możliwe, że mi kiedyś mówiła podczas jakichś streamów i ja oczywiście zapomniałem wszystko. Ale tutaj, bo to nie są nawet właśnie, bo Ercia mówi, wśród nich mam dwa ulubione i to jest ta duża, którą dostałem na urodziny i mała, którą dostałem kiedyś od ciebie na Comic Wars w Poznaniu. Kiedyś próbowaliśmy czyli to będzie to. O, to jest ta. Jest przepiękna. To jest foka Pushin, I guess. Kiedyś próbowaliśmy z kolegą zrobić scenę z komiksu o smutnej foce i liściu na talerzu. Tutaj mamy właśnie te dwie foczki i... Kiedyś zrobiłem taki komiks. Nie znalazłem tego komiksu teraz dla was. Nie wiem, czy jest w farsach, czy nie. We frykasach.
On ma swoją, więc było podwójnie smutno. A to jest ta urodzinowa i w sumie zawsze jest na moim łóżku, najlepsza do przytulania i jak kiedyś musiałem ją zostawić u koleżanki, to nie chciała mi jej oddać, bo się przywiązała. I to jest ta. I to jest przepiękne zwierzątko. Kocham te oczki, jakby ta foka jest tak comfy. Oceniam wysoko. No i jeszcze moje foki, bo jakby mało kto wie, ale w pewnym momencie foczki były i miały jakby było jeszcze taka długowłosa, była ta ciemniejsza. A to jest chyba inna krótkowłosa, a może to ta sama. No nie wiem, w każdym razie foczki, maskotki przechodziły tam kilka leveli w zależności od tego, jaki materiał był dostępny. Więc mamy tutaj Erci. Rzecz. To może teraz na szybko tylko pokażę wam fakt dnia, żebyście wiedzieli, a potem porozmawiamy sobie z Kaziową, więc niech się szykuje. Słuchajcie, smog azbestodont istnieje. To jest prawda na temat smoga azbestodonta. Jeszcze wam go mogę pokazać. To jest smog azbestodont. Właśnie w najpopularniejszym tworzywem stosowanym do pokrywania dachów były materiały azbestowo-cementowe, popularnie zwane eternitem. Jak do tych informacji przystają stroje reklamowe, napiszemy niebawem, ale najpierw napomkniemy, że azbestu używano nie tylko do produkcji materiałów dekarskich, ale i okładzin elewacyjnych, rur, kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. Z uwagi na ich stosunkowo niewielki koszt, trwałość, odporność na wysoką temperaturę oraz mróz, a także ogień i korozję. Po tej laurce warto spojrzeć na azbest z nieco innej perspektywy, gdyż okazuje się, że dowody na jego rakotwórczość zaczęto zbierać już w latach 60. XX wieku, gdzieś tam w świecie, by dopiero w 1998 roku ukazało się w Polsce rozporządzenie ministra gospodarki dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz okoliczności demontażu wyrobów zawierających azbest, które w połączeniu z zakończeniem produkcji płyt azbestowych doprowadziło rok później do całkowitego zakazu obrotu tymi płytami. Po upływie kilkunastu lat od tych wydarzeń problem usuwania, transportu i składowania azbestu jest na tyle poważny i istotny dla środowiska, że postanowiono mu dedykować nie tylko specjalne programy. Wtańcz! Ale i zdobyto i przeznaczono na ten cel pokaźne środki finansowe. Jednemu z nich, polegającemu na demontażu i bezpiecznemu składowaniu wyrobów zawierających azbest na obszarze województwa małopolskiego, towarzyszą zaprojektowane i wykonane w naszej firmie stroje reklamowe. Niezwykle sympatyczny i nie da się ukryć unikalny smog dragon, a może dinosaur dinosaur, o jakże sympatomatycznym imieniu azbestodont. Promuje czteroletni program finansowany ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy Swiss Contribution na terenie 61 małopolskich gmin. Skończyłem ten żart. Jedziemy. Jedziemy. Porozmawiamy sobie odrobinę z Kaziową teraz. Hello, Kaziowa. Jak ci się podoba? Jakie jest twoje zdanie, droga Kaziowa? Na temat, smoka azbestodonta. No, wspaniały jest. A, jak go zobaczę gdzieś w Małopolsce, to przekażę. Super, super. Chyba, bo ty nie jesteś Małopolska, nie? Nie, jestem teraz pomorskie. No trudno. O Boże, jaki to jest kawał drogi, gdybym chciał jednego z tych pluszaków, które tworzysz. Zaraz pokażemy, jak wyglądają twoje pluszaczki.
Powiesz nam coś o nich? Skąd ci się to wzięło? Powiem bardzo chętnie, bo one... To był taki epizod w moim życiu, że naszło mnie na szycie pluszaczków. Ale niestety jest to strasznie trudne. O, co jest największym wyzwaniem, byś powiedziała, w życiu pluszaka? No, szycie wszystkich elementów, tak żeby to było równe. Bo jak widać, one są strasznie koślawe. Ale są śliczne w swojej koślawości. I uszka strasznie ciężko zrobić kotkową. Kotkowe takie uszka. No, bo to zawsze będzie trochę worek. No. W sumie. Tutaj na przykład ten, widać jakie ma koślawe uszy. No i dobra, no bo może być, bo tak, ale to wygląda jakby był narysowany właśnie taką roztrzęsioną kreską. Co jest fajne, wyglądają jak postacie z Eddie. O, to strasznie miłe, dziękuję. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że to działa trochę ich na ich korzyść. O, to samo mówi mój mąż, ale no niestety... To musisz wierzyć osobom, zwłaszcza jak to są osoby, jakby to są osoby, które... jakby wiedzą co mówią. YouTuber i mąż. Dobrze, że nie w jednym. No, to by było piekło. No, ale polecam uszycie własnego pluszaczka, bo to jest takie bardzo miłe i później ciężko się z tym rozstać, bo się taki ładunek emocjonalny tworzy. Ostatnio chciałam wyrzucić trochę śmieci i znalazłam takiego koślawca, którego kiedyś uszyłam i po prostu tak ciepło się na sercu zrobiło. O, ale nie wyrzuciłaś go, nie? Bo to, jak teraz jestem na szpilkach. Nie, absolutnie. O, dzięki Bogu. Jest kulawy, ale żyje. No to super. Słuchaj, jakby to trzymałaś się w domu tylko, czy handlowałaś, czy sprawiałaś je jako prezenty? Jako prezenty wszystkie poszły. O, czy jakby tak, myślałem sobie, pewnie handlujesz nimi i jakby możemy tutaj ci zrobić, jakby, że zareklamować twoje kotki, żeby cały Demlon sobie zamówił. Ale nie, widzę, ja to jest twoje przeszłe hobby. Tak, to jest przeszłe hobby. Teraz nie mam czasu niestety na szycie. Fajne jakieś rzeczy robisz teraz? Trochę mam dosyć pracy. Chciałabym urlop. Wow, ja też, ale nie mogę tego powiedzieć, bo jestem na streamie w tej chwili. To jest moja praca. Był trochę przypał. Ups. O, powiedziałem. Ups. Kaziowa czasami ma obrazki do sprzedania. Polecam, zadowolona klientka, mówi mrugacz. O, dziękuję. Więc wygląda na to, że jednak masz coś tam jeszcze artystycznego do zaoferowania, tylko się nie chcesz przyznać. Nie, no bo generalnie ja rysuję ilustracje, dlatego te kotki to taka, nie wiem, wariacja na temat ilustracji trochę, powiedzmy. No tak. O, zobacz, i właśnie i tak się kończy, jeżeli ja powiem coś takiego. Urlop od grania w gierki. No ja wiem, Azan, okej? Okay? Ja wiem. Ale ktoś wam musi te memy jeszcze znaleźć. Zaraz będę memy pokazywał. No to serious fajnie. Serious business. No. Dzięki wielkie, Kaziowa, za wsparcie. Trzymaj Dzięki. Się. Dzięki. Hej, hej. Meme time. Albo zbierze 2 tygodnie urlopów w marcu. Super. Okej, słuchajcie, czas na śmieszne memy. Nie wiem, jak bardzo śmieszne wypadają. Kiedy już smutek po stracie wejdzie do twojego życia, to nigdy z niego nie wychodzi. Jak się trzymasz? Ja. Ale to jest prawda trochę o tym smutku po stracie, nie? Jak już się coś straci, to jakby można sobie wrócić do normalnego życia, ale to jakoś tam zawsze siedzi odrobinkę. Więc wydaje mi się, że to jest prawda, co Changos tutaj próbuje nam przekazać. Prawda, Changos? Prawda. To ja. Big Changos. To ja, Big Changos. Big Changos.
Mam nowego pruszaka, Kadabra. Mogę zobaczyć? Ale to jest Alakazam. Ale zanim wysłałem, był jeszcze Kadabra. Kto czai? Śmieszne, nie? To jest, w sensie, to jest takie trochę znalazłem w normickim miejscu tego mema, ale jest takie, o, oh, I get it. W sensie, że trzeba rozumieć. Mierzę internet wolny pieski, widać, że nie wiesz o Pokemona. A to nawet nie jest mem, to jest kurwa Bianka. Co ty tutaj robisz, Bianka? No i mój ulubieniec dzisiaj. A Lubos, chodzi o to, że Kadabra ewoluuje, kiedy się go wymienia na innego Pokemona, czyli kiedy przesyłasz Pokemona komuś innemu. I zmienia się z Kadabry w Alakazama. W grze. Nastraj do toalety, nikogo to nie obchodzi. Nastraj na stół, wszyscy wściekli. Takie to życie w tym społeczeństwie. Czemu nazywasz Biankę kurwą? Nie nazywam. Nieprawdą jest to. Dobra. Z kim sobie teraz porozmawiamy? Kogo my tutaj jeszcze mamy z listy osób? Kogo chciałem jeszcze tutaj mieć? Bo ja nawet nie pamiętam, nie zrobiłem sobie listy, tylko pozamieszczałem. O, wygląda, że Fenek będzie mieć sporo do opowiedzenia o swoich pluszakach. Siemanko, Fenek. Witalski. Wygląda na to, że sporo zwierzaczków nam przesyłasz swoich. Musisz sobie odblokować głos, naciskając sobie na znaczek mikrofonu. O, sorry, dobrze. Słychać mnie już? Tak, już cię słychać. Okej. Okay. O, moja porada pomogła faktycznie? Faktycznie to jest to, co nie wiedziałeś? Tak, znaczy, nie no, wiedziałem, ale oczywiście zapomniałem. A, okej, okay. No to spoko. Można się... Zwierzaczków może nie sporo. To jest w sumie jedyne zdjęcie, które z domu rodzinnego znalazłem. Delfinek i krasula, to są ich imiona? Tak, delfinek i krasula, dokładnie. W sumie większość moich maskotek się nie nazywała w żaden sposób. Po prostu był na przykład delfinek. No to ja się pod tym podpisuję. No. W sensie mój Wario nie nazywa się człowiek tylko dlatego, że już się nazywa Wario. Wario. No, dokładnie. Ale no mój miś nazywał się Miś. Mój Smurf nazywał się Smurf. Ja miałem misia, który się nazywał Pan Miś, więc w sumie też było to imię tylko w pewnym sensie. Ale ogólnie właśnie miałem tam w domu rodzinnym dość sporo tych maskotek. Czy one są cały tak. czas jakby żyją? Bo tak, to widzę 2008 mamy datę. One cały czas są w poszanowaniu. U mnie panuje taka polityka niewyrzucania niczego, co jest dobre. Okej. Okay. One cały czas tam sobie mieszkają i jest im dobrze. I ogólnie one tak do mnie w dzieciństwie dość mocno lgnęły. Ja pamiętam, raz poszedłem sobie na taki jakby coś w rodzaju festynu w szkole. Mhm. I tam... Wśród różnych atrakcji był taki jakby kiermasz, gdzie można było jakieś tam rzeczy, które ludzie dali na ten kiermasz, można sobie było kupić. Na co dali? Rzeczy, których nie chcieli. No i w większości były to jakieś stare pluszaki. I, tego kompletnie nikt nie kupował. Jakby wiadomo, tam były jakieś różne atrakcje też na tym festynie. Ja dostałem jakieś tam, nie wiem, 20 zł od mamy na zasadzie... żebym mógł sobie coś kupić, jakieś przekąski albo co tam innego. No ale w sumie był ten kiermasz. Połowa tego to były maskotki i nikt tych maskotek nie kupował. Czy uratowałeś jakąś? Tak, i słuchaj, poszedłem. O mój Boże. Poszedłem, popatrzyłem na nie. Jakieś tam jedne, dwie, które były naprawdę super, to kupiłem za jakieś tam, nie wiem, 5 zł sztuka. To okay. Coś koło tego. Założę się, że no... to ta krowa wygląda obleśnie. Nie, tak, tą krowę dostałem z jakiegoś tam, z jakiejś promocji mleka czy coś. A, okej. To jest inny historia. To też się tłumaczy. Tak, ale tak czy inaczej, na tym się skończyło. Poszedłem sobie robić inne rzeczy, wracam za jakiś czas, maskotek nadal nikt nie kupuje. No to ja tak patrzę, myślę, czy nie kupić czegoś jeszcze. No i ta pani nauczycielka, która to prowadzi, mówi, no to słuchaj, może tam ci tam 2 zł obniżę, to weźmiesz.
No i ja spoko. Kupiłem tam kolejny, tam ze dwie czy trzy. I później tak wracałem jeszcze kilka razy. I tych maskotek cały czas nikt nie kupował. I one cały czas staniały. I ten festyn się już zbliżał do końca. Oni już się chcieli zbierać. Maskotki cały czas były. I na końcu to już było takie, że mi nauczycielka wręcz pychała. Masz tu te pięć maskotek za złotówkę. O mój ja Boże. Później wracam do domu. Może czegoś nie wiedziałeś na ich temat? Nie, one były super, tylko wiadomo, niektóre lepsze, niektóre gorsze. W sensie, może być, jeżeli były używane, z jakiegoś powodu te domy nie przyjmują, jakby domy dziecka i inne takie miejsca nie przyjmują używanych maskotek, dlatego że one zawierają zarazę. Mogą zawierać zarazę. Więc trzeba uważać, co się przynosi do domu, no bo te maskotki... Te maskotki były chyba wszystkie wyprane z tego, co kojarzę. Mogą być pełne robactwa i chorób. Ale generalnie to byłem bardzo zadowolony. Wróciłem do domu z plecakiem po prostu tak wypakowanym po brzegi w maskotki. Wyciągam to i moja mama tak patrzy i dziecko, na co ci tam? Ale zadowolony byłem, bo wiadomo, im więcej maskotek, tym jakoś tak przyjemniej. Patrzą się na ciebie tak przyjaźnie, można je przytulać. To prawda. Czy któryś z tych tutaj na zdjęciu jest... Właśnie z tego ratowania, czy żaden? Właśnie nie, bo to są te, które mam obecnie przy sobie. Mhm. Taki mały, malusieńki kącik mam zrobiony. Tamte zostały praktycznie wszystkie w domu rodzinnym. Okej. Okay. Ale no zawsze fajnie, jak sobie tutaj siedzą, patrzą na mnie. No to fajnie. Ja w ogóle jestem przerażony tym waszym wypruwaniem. Jakim naszym? Ja się nie podpisuję. Ja nie wyprowałem, tylko burgier robił. Ja proszę mnie nie wrzucać do jednego wora. Dobrze, no ty będziesz niewinny. Dobrze. Ale nie, ja to bym nigdy nie tknął. Ale Gurgiego też będę bronił po koleżeńsku. Ja to bym nigdy nie tknął. O pluszaczki to trzeba dbać. Właśnie kiedyś była też taka sytuacja, że idę sobie z kolegami, patrzymy, a tam na takim ogrodzeniu drucianym na polu wisi, jest powieszony jakiś taki brzydki, popisany pisakiem misiek, w ogóle deszcz, śnieg, widać było, że się odcisnęły na nim. Albo to jest, widzisz, ale to jest jakby on się cieszy tak naprawdę, taki misiek. Bo no, nie wyglądał. No to może nie wyglądał, ale jakby ja też wyglądam czasami smutno na stoisku, jak podpisuję autografy, a tak naprawdę jestem w najszczęśliwszym miejscu. I on jakby wie, że jest przydatny i on jest właśnie, ten misiek jest tam nabity na ten pal i czasami są właśnie różnych zwierzątek pluszowych ponabijane na pale w ogrodach, żeby straszyć kruki, żeby nie jadły tych wszystkich pysznych jagód, które są właśnie dla właściciela. To jest jak wtedy to, wtedy jak piesek spełniają obrony. Wtedy spełniają swoją rolę, ale tutaj widać było wyraźnie, był porzucony gdzieś przy szkole. I ostatecznie pamiętam, że go przygarnąłem, ale jednocześnie przygarnąłem go trochę przez to, że będąc przy kolegach zacząłem mówić, jak bardzo temu miśkowi jest źle, jak bardzo by mu się przydał dom. I w sumie ja go nie chciałem. Ja tak bardzo byłem później zły, że go wziąłem, bo on był brzydki. Ale jednocześnie go przygarnąłem. I w sumie jestem zadowolony z tego. Pewnie do dziś sobie gdzieś tam siedzi, bo wątpię, żeby był gdzieś wyrzucony. Okej. Okay. No to ładnie. To o co chodzi z tym pojebusem? To jest coś, co sam zrobiłeś, co? A tak, więc wiadomość dla wszystkich na czacie. Jeżeli widzicie ładne, ręcznie robione pluszaczki, to są twoje. To nie musicie się przejmować, że wy nie potraficie, bo ja też nie potrafię. Ale w sumie akurat byłem na konwencie, na takich warsztatach z szycia. Ukradłeś wąsy mojemu wario. No, podobne są. Generalnie to jest... straszne szkaractwo, ale jest moje i w sumie się trzyma, nie rozleciało się, więc jakiś tam sentyment mam. Super, powiedz mi więcej. Ojej, jak bliźniaki. Wskaż trzy różnice. Witajcie na streamie z Wario. Dobra, okej, okay. Umi głupio teraz. Starczy. Dzięki wielkie za klawę historię. Dzięki. Trzymaj się, dzięki za ratowanie zwierzaczków. Keep up the good work. Tak, bądźcie dobrzy dla zwierzaczków. Będziemy.
Znaczy nie mówię za Gorgiego teraz, mówię za siebie tylko. Dobra, to narażka, hej. Hej. Nos Wario źle wygląda. W ogóle ktoś pytał, dlaczego się Wario nazywa Wario. Dlatego, że to jest Mario i wa znaczy zły po japońsku. Więc Wario to jest zły Mario. I dlatego nazywa się, jest Waluigi. Dlatego, że to jest Waluigi, zły Luigi. Tylko nie udało się właśnie zrobić ładnie tego. I dlatego jakby Waluigi to jest takie leniwe. Warui znaczy zły. O-o. Zjebałem. I'm sorry. Wario oznacza złe rodzeństwo. Okej. Okay. No to skoro już mówimy o źle. No ale Waluigi'ego już się nauczyliśmy. Już zostaje. Już się teraz nazywa fajnie. Złodnia, kochani. Nasze złodnia dzisiaj... To jest zima. Wiem, nie jest zbyt oryginalne, ale przyznam, że jak się spojrzy na pogodę, to jest mi tak przykro. Czemu smoka z Bystodon poszedł do nieba? No bo jest dobry, bo robi dobre rzeczy. To obviously, że poszedł do nieba. No, ale jak się spojrzy na te temperatury obecnie, wygląda na to, że do końca lutego będzie ujemna temperatura, kurwa, non-stop. Wszędzie to leży, a ja muszę 3 razy dziennie z psem wychodzić i wycierać jej te łapy z tej soli i wycierać jej wszystko z brudu i z przedpokoju sprzątać tę wodę i ten piach, który jest wysypywany. Życie to cierpienie. Dobra, mamy... O, właśnie, fuck. Czy ja... Oh man. Chyba zepsułem jedną rzecz. Czekajcie chwilę. Bo miał być właśnie kontakt od Sofii. I wygląda na to, że pokażę wam po prostu... jak to zrobić? Dobra, najpierw się połączymy z Sofią, a dalej będę kombinował. Siemanko, Sofia. Jakoś konkretnie czytać twój nick? Sofia, nie. Siemanko. Cześć, muszę wyciszyć Twitcha, czy będą lagi jakieś, czy coś? Znaczy pewnie musisz streamek wyciszyć, bo będzie loop, będziesz słyszeć 2 razy mnie niepotrzebnie, nie? Znaczy tak, bo to dobra, będzie lag. Dobra, teraz musisz słyszę tak... raz. No to super. Dobre. Tylko ci się nie zgrywa ruch ust z mową. That's okay. Będzie, jakoś damy radę bez tego. Czekaj, Sofia. Bo ty wysłałaś sporo swoich. Chciałam się wtrącić tak trochę przed pluszakami, że ten obrazek ze złem dnia wyglądał trochę jakby ten smok Asbestodont był takim strażnikiem niebios, który groźnie patrzy na te bałwanki i chciał, żeby one się stopiły w tym piekle. Nie chciał ich wpuścić. Okej. Okay. Że Asbestodont nie poszedł do nieba, bo był dobry, tylko on decyduje o tym, że bałwanki tam nie idą. To prawda, jest taki trochę jakby ruch ramion, tak jakby like, a nie dla psa. Dla Asbestodonta to. To jest, bo to jest specjalne Nick, niebo. Możesz ten. Dla tych wszystkich ludzi, którym było przykro. W sensie, którzy zginęli właśnie z powodu azbestu. Wszystkie ofiary azbestu idą do nieba. Okej. Okay. Pytać jak się chce, bo kurde, zmieniam go często. Kurde. Nie mogę tego zrobić dobrze, wiesz? Muszę tutaj pokopiować chyba. Żeby były. Jeszcze takie ładne, przezroczyste mi tutaj dałaś te swoje cudeńka. Z jakiego powodu one są wszystkie z przezroczystością? Bo je trzymałam do kamery i nie chciałam, żeby było mnie widać. O, więc na każdym z nich wycięłaś się z Photoshopem?
gimpem. Okej. Okay. No ale tak. Dobra. A co do pluszaków, to mam dwie krótkie historie, z czego jedna dotyczy tego czerwonowłosego pinknisa. Dobra, to może właśnie przyciągniętego do folderu. Czekaj. Znaczy nie wiem, bo jakby, wiesz, mamy opóźnienie trochę, więc nie wiem. Czerwonowłosy, piękni... Aha, dobra, czyli to był ten pierwszy, którego uruchomiłem, tak? O. Ogólnie czerwonowłosy, zielony w ubraniu, człowiekokształtny. A, czyli ludzi, dobra. Okej, tu jedziesz go. Oto on. No, i to jest jedna z licznych zabawek, które trafiły mi się w bardzo nietypowy sposób. Mhm. Bo tata kiedyś kupił mieszkanie na wsi i tam kiedyś mieszkał jakiś chłopczyk i po prostu wszystkie jego rzeczy wciąż były w jego pokoju. Ja mam mnóstwo zabawek stamtąd, w tym właśnie tego pajacyka. Aha. Jakby go pokochałam od razu i jeździłam z nim wszędzie na swoje autostopowe wyprawy. I to był mój towarzysz do spania w namiocie, jak na przykład byłam gdzieś daleko. Wow. I... Czy to było jakiś taki twój, jak to się mówi, amulet, który cię chroni przed niebezpieczeństwem w namiotach tak. I przy jazdach autostopowych, bo ja totalnie... My się mieliśmy wzajemnie chronić. Bym się bał. No to fajnie, dobrze widzieć go żywego i zdrowego. I... Tylko ja trochę zawiodłam właśnie w ochronie, bo pojechałam z nim kiedyś na festiwal. I tam był taki człowiek, który mnie nie chciał wpuścić na koncert. Ach, pierdolony Woodstock, za każdym razem. Po prostu, pani jest za bardzo umorusona błatem, nie można. Jakby, come on, to jest Woodstock, dajcie spokój. Nie, to był festiwal w Niemczech, taki gotycki i ogólnie to myśleli, że ja jakieś dragi przemycam, bo wyglądałam na taką zdragowioną. Wiesz co, ta zabawka odrobinę wygląda, jakby mogły być w niej dragi. W sensie to nie jest jakaś ocena. Zaczęli go próbować rozkręcać. O matko święta. Głowę mu obracali, stukali nim w barierkę, a ja byłam przerażona wtedy. Ale to jest niesamowite. Naprawdę nie pozwalają na gotycki festyn narkotyków wnosić? Pomyślałbym, że to jest jakby na liście zakupów każdego, kto tam przychodzi. Tylko, że to był festiwal rozwalony po całym mieście w wielu lokalach, więc pewnie co lokal to inne zasady. Ale wracając do pluszaków i dostawania ich z tamtego pokoju, po tamtym dziecku obcym. Aha. Tam był taki małpiszon też, pluszak, którego niestety nie mam na zdjęciu. I on miał taką, co siostra zauważyła po czasie, on miał taką dziurkę w buzi, jakby usta, że można było mu palec wsadzić w gardło. What? I siostra wyjęła z tego małpiszona takie 3 koraliki czerwone, które nie wiadomo ile lat miał w gardle. I te koraliki wyglądały, miały taki kształt kropelek, tak jak krople krwi i to było takie creepy. What the hell? Jakby... Wciąż nie mam myślałem, te koraliki. Nie myślałem, że historie też będą tak creepy, jak, dlatego że w sensie to nie jest jakby ocena jakości tych pluszaków, ale one wszystkie mają trochę creepy vibe. Wszystkie, które mi pokazujesz. Nie wiem, ja ogólnie lubię creepy rzeczy i... No widzę, jakby, co to jest za uszyta przez ciebie postać do gry dla zwycięzcy konkursu, jak napisałaś? A, bo ja też robię gry. I no właśnie wygląda jak postać dwuwymiarowej. Jakby na Pegasusa? Było na zasadzie, że jeden zwycięzca gry, który jako pierwszy ogłosi się jako zwycięzca, może dostać dowolną postać z tej gry, uszytą. Wow. I przeszedł gościu po 2 godzinach od premiery tą grę od razu. I zażyczył sobie najnudniejszą postać z całej gry, czyli właśnie po prostu człowieka w okularach. O, to jest człowiek w okularach. Kurczę, teraz nie mogę... Stęcerz. Dobra, teraz ma widzę, że to jest... druciki w kończynach i można go wyginać w różne taneczne pozy. Zrobiłaś jeszcze z drucikami? That's amazing. Czekaj. No ba. Ale gra jest autentycznie na Pegasusa? W sensie, że to jest ROM, który się wrzuca do tego? Nie. Okej, czyli po prostu ma tak wyglądać. Tak? No tak. W każdym razie, bo ja nie chcę całego streamu jakby okupować, a mam jeszcze coś do powiedzenia o tych pluszakach. Okej, pewnie, jedziesz. Bo jeszcze chciałam trochę shade'u rzucić i wyautować swoją siostrę jako kryminalistkę w historii pluszakowej po prostu. O, to jest autorka tego, niebieskiego. A
ktoś się pyta, gra się nazywa Happy Daisy. I kiedyś, pół życia temu, mieszkaliśmy sobie w takim bloku i nagle ni z tego, ni z owego okazuje się, że mamy w domu parę dziesiąt pluszowych takich misiów wielkości połowy dłoni. I jakby to było zagadką dla mnie, dla mamy, dla wszystkich. I w końcu siostra się przyznała, skąd je ma. Był taki polityk, który miał jakiegoś misia czy coś w nazwisku. I on miał taki gimmick, że zawieszał ludziom na klamkach ulotki ze swoim nazwiskiem. Właśnie z pluszowym misiem w formie takiego breloczka. Jakiś regionalny? Czy wszyscy mogą znać tego? Czy wszyscy mogą zgadywać tego polityka? Jakiś lokalny. Okej. Zachodniopomorski jakiś polityk. I ogólnie siostra wzięła jakąś koleżankę i chodziła po blokach, po klatkach ludziom i odczepiała te misie z tych ulotek, by je potem przynieść do domu. Wow. Czyli po prostu okradała tych wszystkich ludzi, których pan polityk obdarowywał. Wow. Nie wiem, co ja o tym sądzę. W sensie, faktycznie to jest coś na policję. No, tylko to już było pół życia temu, więc jakby miała mieć jakiś wyrok, to już by go dawno odsiedziała. No wiesz, no ale niby, słuchaj, jakby nie zostawiając tutaj, ale Polański też dostał wyrok dawno temu, jeszcze nie odsiedział. Tak. Dobra. Polański nie był nieletni w momencie popełnienia. A, to prawda, to też, no, to sporo, to faktycznie sporo zmieniało tutaj. Więc pokonałaś, wygrałaś tę dyskusję. Dobra. Bardzo fajne są te twoje, i bardzo dziwne są te twoje zwierzaczki. Kurczę, kto tutaj mamy? Królowa Kucy, dzięki, dzięki Zohas. Za suba. A tobie dzięki za fascynujące zwierzaczki, Sofia. Dobrego dnia. No spoko, nawzajem. Cześć. No i papa. Bye bye. O, ja jestem online dalej, muszę dalej w tej grać. Ciekawi cię Piotrek 1 i Piotrek 2? To nie jest Piotrek, tylko to jest Piskorek. I to jest Blast to the Past, kochani. Jeżeli chodzi o Piskorkowego, uczajcie. Bo to jest... Kto kojarzy? Jest kreator, dokładnie Babi. To jest niedźwiedź i motyl, czy motyl i niedźwiedź, nie pamiętam w jakiej kolejności się nazywają. Proszę. Świętej pamięci niedźwiedź i motyl. Świętej pamięci... Nie, dobrze. W liczbie pojedynczej i mnogiej jest tak samo. No, przeczytamy teraz... co pies Plazma za zwierzaczki nam tutaj dał. Więc tak, od lewej. Żubr, którego mama mi przywiozła z pracy. Ryś, Rysio, słodziaki. Rysiek, ryś, którego kupiłem, kiedy byłem na wakacjach we Wrocławiu. Dzięciołek, Dominiczek i Lisek, Lucuś, słodziaki 2. Jeż Dab, kupiłem na wycieczce do Białowieży oraz Czesio z Władców Much. Dostałem go na swoje urodziny. Jeżeli są jakieś maskotki, słuchajcie, które można na chillu wyjebać na śmietnik, to jest to ten Czesio. Nie bójcie się tego. O! Od razu lepsza kolekcja. Bum. Ale wszystkie inne są śliczne. Bardzo mi się podobają. Bardzo ładne. Super. Przeczytamy jeszcze pieska od Caramel Beetle. Jest przepiękny piesek.
Dzień dobry. Przedstawiam Perełkę, garbatą jamniczkę, która towarzyszyła mi od niepamiętnych czasów. Nie jest to prawda pluszakiem, bo w środku ma same metalowe części i jakieś mechanizmy, ale nie wiem nawet, co potrafiła robić, bo odkąd sięgam pamięcią, była wymęczona moją miłością. Do tego stopnia, że ojciec się na mnie mocno wkurzył, gdy chciałam zabrać ją ze sobą na chyba mój pierwszy dzień w przedszkolu i kazał mi albo wybrać inną zabawkę po moim trupie, albo siedzieć w domu zamiast wstyd mu robić. Ostatecznie pojechał do pracy, mama zawiązała jej swoją najlepszą opaszkę, która ukryła plecki, zabrała mnie do przedszkola i wyszło na moje. Gdzieś kiedyś odpadł jej plastikowy nosek, ale po sprawnej operacji zyskała nowy. O, widzę. I guess nosek. Teraz zasłużoną emeryturę spędza w końcu wolna ode mnie w wygodnym pudełku na strychu. Very good. Also, nie mogę uwierzyć, że z mechanicznym pieskiem spałaś jako maskotką. I guess nie tylko pluszaki. Ale zwykłe psy też są dość twarde w sumie, jakby się zastanowić. Dobra. Zobaczmy, co tam pirat nam przedstawi. Bo pirat ma tutaj też chyba swój folder. Jak najbardziej. Jest folder pirata. Witaj, słynny speedrunnerze GeoGuessera, piracie. Hejo. Wszystkim witam. Serdecznie. Witalski. Na pluszakowej izolacji. Maskotkowej. O nie, to już jakby jesteś co-hostem teraz. Już nie tylko odbiorca. Tak jakbyś tutaj ten program prowadził. Mam dużo ciekawostek i informacji. O, tutaj niewyostrzona Uma Thurman z Kill Billa. W tle plakat i to jest na urodziny od mamy mi uszyła. Twoja mama ci uszyła. Właśnie się zastanawiam, tak, bo to wyglądało bardzo na ręczną robotę. Właśnie, że mi mama co roku na urodziny szyła jakąś maskotkę. I tutaj kręcą dwie uszyte przez mamę. I między innymi właśnie to jest Uma. Tutaj w tle plakat, tak dla porównania. Jasne. Tutaj teraz, który wybierzesz? Wybrałem małpkę z wielkim nohalem. Małpka. Jest małpka, ona się nazywa Figiata. Mhm. I ona była na piąte urodziny bodajże. I historia z nią jest taka, że jak miałem 5 lat właśnie, to leciliśmy do Włoch. I zgubiłem tą właśnie Figiatę w takiej takim miasteczko nad morzem. I już płakałem cały dzień, że zgubiłem Figiatę. Była moim ulubionym pluszakiem. Było mi strasznie smutno, ale następnego dnia znalazła się przy wejściu na plażę przy śmietniku leżała Figiata jakimś celem. O, to pewnie ktoś celowo przeniósł. Została uratowana. Tak, tak, właśnie została tak położona ładnie. Jeszcze miała nawet daszek nad głową. Czy to też jest autorstwo twojej mamy? Tak, 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 oczywiście. Boże, jak super. A to nie jest, to niemożliwe, żeby to mama zrobiła, ten misiek kudłaty. A nie, misiek nie, misiek wyjątkowo. A, jesteś oszustem, misiku, imiona. Ja cię znam. A najpierw był mojej siostry i moja siostra go dawno tam dostała i się nazywał Gaznato. Tak został przez nią nazwany. Gazynator? Gaznato. Tak było nas. Okej, okay, dobra. To jakby widzę, że skomplikowane imiona u was jakby w rodzinie bardzo. No, trochę tak jest. I mi się potem ten miś został przekazany mnie, ale mi się ta nazwa właśnie nie spodobała, bo była za trudna do wypowiedzenia, więc zmieniłem na po prostu misiek. Mhm. Tak było łatwiej. No, potem zostałem fanem Gwiezdnych Wojen, więc zmieniłem na Ewok. A po Ewoku, czego ja byłem wtedy fanem? A Paddingtona, to zmieniłem mu nazwę na Paddington. Bo jesteś Paddingtonowy w sumie. No, nawet podobne. I ostatecznie wrócił do nazwy misiek. I ma tak coś brytyjskiego w sobie. No, coś, no nawet podobne do Paddingtona w sumie. No i jest ma mniejsza małpka od mamy. O, tak. I ciekawe, czy ktoś rozpozna z jakiej takiej bajki rosyjskiej starej z lat 70-tych, 80-tych. Krzeburaszka, kiwaczek. Właśnie
to na urodziny było 7, bo to była wtedy moja ulubiona bajka. Co Buraczka Kaksyl powiedział zanim... Autentycznie zgadł. Dobrze. I właśnie byłam fanem Kiwaczka po polsku, więc mama mi go uszyła na 6 urodziny. Super. I to tyle. To czekaj, to na które? Na to na które urodziny Kill Bill? Kill Bill? O Jezu, które to by 12? 13, coś takiego. Okej, okay. To nie jest jeszcze wiek. No a zresztą, to za różnica. Jakby wszyscy oglądamy w takim wieku różne rzeczy, więc... No. Więc ma no, zdaje Kill Bill zawsze fajnie obejrzeć. Nawet jak się No, ale to był hardcore obejrzeć Kill Billa w jakiejś 5., 6. klasie. Bardzo mi się podoba ta Uma Thurman. Wygląda bardzo kierkowo, wygląda mi trochę jak postać z... Boże, jak się nazywa jak się nazywały te gierki? Twinsen's Odyssey? Twinsen's Odyssey? Little Big Adventure? Jakoś tak. Ale do tego, że jest ładna, to się zgadza. Super. Bardzo fajne rzeczy. Dzięki wielkie. Dziękuję. Za podzielenie się swoimi. Również dziękuję. Miłego wieczoru wszystkim życzę. Trzymka. Pa, pa. Pa, pa. Ale super aśnie. Dobra. Czy mamy tutaj kogoś jeszcze mieć jako gościa czy coś? Z oficjalnie zapowiedzianych. Pokażemy jeszcze wobec tego pojedyncze. Marlonka. Marlonki, pluszaki. Oh god. Słonik, Sylveon, najwspanialszy Pokémon, Smoczek z Krakowa oraz Misiu. Kraków Mentioned, Shots Fire, dokładnie. Bardzo fajnie, bo Smok jakby też mógłby być Pokémonem, ale niestety nie jest, przynajmniej nie ten. Mój nos. Dziwne rzeczy się dzieją z moim nosem. Ludwik. Dostanę na święta, jak miałam 1,5 roku, 23 lata razem. Piękna historia. Piękny piesek. Jeszcze takiego małego to trudno nie zgubić. No i mamy jeszcze zieloną herbatkę. Hejdem, mam dla ciebie 2 pluszaki. Jeden to piesek, którego dostałam od brata, jak miałam może z 4 lata i pamiętam, że zawsze z nim spałam. Myślę, że przez całą podstawówkę. Drugi to królik, którego kupiłam sobie już sama. Miał być dla bratanicy, ale w końcu zostawiłam go sobie, bo chciałam mieć chociaż jednego pluszaka już w swoim mieszkaniu, bo u rodziców mam bardzo dużo. Pick related. Bardzo, bardzo fajny królik, taki bardzo zając królik z tymi długimi nogami wystającymi do tyłu. O nie, biedna zielona herbatka odkryła, że pluszaki są produkowane taśmowo. Proszę natychmiast przestać. To jest lisek. Bardzo oryginalna nazwa. 22 albo 23-letni pluszak, który przeżył co najmniej 2 dekapitacje. Obecnie siedzi w domu rodzinnym na emeryturze. Lisek wygląda cute. Nie wygląda jakby był dekapitowany, ale cieszę się, że dożył spokojnej emerytury po tych przygodach. Katulu. Mój pluszak, z którym śpię od 7 roku życia aż po dziś dzień, nazywa się Lewek. Nie byłam kreatywnym dzieckiem. Spoko, mieliśmy Liska przed chwilą. Mieliśmy Misię, więc wygląda to, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Tylko, że akurat ten Lewek mógł się nazywać kurwa Simba, bo to jest Simba, nie? Jakby ja nie nazwałem Wario człowiek. Am I right? Nala? To jest Nala, a nie Simba? Po czym poznajecie? Nie widać między nogami.
Oczkolor? A, czyli mają różne kolory oczu. No bo tak to jakby sierści, to można powiedzieć, że o, tak wyszło na zdjęciu, czy coś tam. Jak bardzo różne mają kolory oczu Simba i Nala? Czy to też może być tak, że po prostu tak zdjęcie wyszło, jakbym trochę przyciemnił, to o, okej, okay, jednak Simba. Przypał nazwać Nalę Simbą? Ja ci dam. To jest Simba, jak w mordy strzelił. Mamy tutaj jeszcze chips numer 1. Proszę bardzo. Markowe, powtarzamy, markowe pluszaki. Markowe. Łatwe, łatwe. Dobra, no to chyba z pojedynczych już wszystko mamy tutaj odbębnione. Dzięki wam wielkie za przesłanie tych rzeczy. Teraz ostatnie chwile dla naszej moderatorskiej ekipy. Mamy mrugacz jeszcze właśnie tutaj z folderów. Więc, o nie, czekaj, to mi się pomyliło. Sorry kotki, nie ogarniemy cię dzisiaj. Sorry, że cię przerzuciłem. to pokażemy po prostu rzeczy. Albo dobra, dawać Davida Gildura tutaj. Dawać David, bo ja widziałem, że i ty, i jeszcze twój jakiś kolega chcecie opowiadać o jakichś strasznych rzeczach, które robiliście w dzieciństwie z pluszakami. I ja nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć te straszne historie. Znaczy tak, zacznijmy od tego, że to nie jest mój kolega, to jest mój brat. O Boże, wielki reveal teraz na Twitchu Demlandu. No, znaczy na Discordzie to już praktycznie wszyscy wiedzą, także ty jesteś jedyny. No i dobra, no ja na Discorda przychodzę tylko memy kraść do swojego działu z memami. No ja wiem. No, ale ten, bo ja taką historię mam, że też mieliśmy sporo tych pluszaków, jakichś maskotek, ale mieliśmy takie dwie wyjątkowe, specjalnie dla nas, w sensie takie najukochańsze. I zacznę od tego, że kiedyś był taki operator telefonii komórkowej, który się nazywał Era. Zapewne pamiętasz. Mhm, pewnie. I on miał taką... Zadzwoń do mamy! Tego już nie pamiętam, być może, wierzycie. Ale oni mieli taką ofertę jak tak, to chyba była oferta tylko na kartę, ale coś takiego było, nie? Era tak. Tak, z pingwinami. Dokładnie, z pingwinami. I moja siostra pracowała w salonie tak i nam przyniosła z pracy właśnie dwa takie pingwiny, bo oni kiedyś mieli taką akcję, że do czegoś tam dodawali te maskotki czy coś, ale właśnie siostra nam załatwiła dwa takie pingwinki. Właśnie nie zrobiłem zdjęcia, ale jak wyszukasz w Google Images, to pewnie znajdziesz ten, no, jak wygląda ta maskotka. Tak, tylko że są dwa z tego, co pamiętam. Jeden jest słaby, a drugi jest cute. I właśnie my mieliśmy te cute. Mieliśmy cute, dobrze. Tak. I ja go mam, cały czas mam swojego, bo właśnie... O nie, to większość jest chyba tych nie wiem, którego możesz mieć na myśli, ale ten jeden wygląda okropnie. A pokażesz na streamie? Bo tak, teraz właśnie włączyłem na streamie. Okej. Jestem ciekaw, o którym myślisz, że jest właśnie cute, a którym nie. No dalej, strzelaj. Zobacz, mamy tutaj te trzy cute. Jakie no cutaski. Właśnie nie są cute, nie. Ten na czwartym zdjęciu wyszukiwany. W sumie na pierwszym też jest. Tam tak. Koło tego zabytkowego telefonu. O tak, piękne dokładnie są. Te są super cute. I właśnie mieliśmy dwie takie. O, a Lubos też miała, no to super. To były właśnie moje i Szejbona ulubione maskotki. I nie pamiętam dokładnie, kiedy je dostaliśmy, ale na pewno mieliśmy kurę 10 lat chyba. Także ja mówię, ja swojego cały czas mam, bo w tym roku dostałem od mamy, bo moja mama go znalazła gdzieś w domu i go dostałem i jest trochę w kiepskim stanie,
bo jednak swoje przeżył. To mówisz, że ten raczej nie pójdzie za 100, 120 zł w przeciwieństwie do tego. No, zwłaszcza, że mój nie ma szaliczka. Mój jest bez szaliczka. Szaliczka koszła. No dobra, ale jakie zbrodnie popełniliście? O co chodzi, chłopaki? Ale ja nie mówiłem nic o zbrodniach, mówiłem tylko, że będę ujawniał sekrety naszego dzieciństwa, bo wiesz, nie każdy po prostu zna sekrety naszego dzieciństwa. Na przykład nie wiem, czy wiedziałeś, że mamy pingwiny. No nie wiedziałem tego, ale byłem przekonany, że sekrety to są wstydliwe sekrety. Znaczy, no wiesz, niektórzy mogą się wstydzić swoich pluszaczków, my się nie wstydziliśmy. Naszej żadna z osób, która tutaj się ze mną kontaktowała, nie wstydziła się swoich pluszaczków. No chociaż nie, w sumie nie pytaliśmy o to. To też, poza tym zakładam, że jak ktoś się zgłasza do tego programu, to się nie wstydzi. A jak ktoś się wstydzi, to się nie zgłasza, nie? No tak. Także masz jakby niewłaściwą próbę. Ale jak się nazywały te pingwiny, bo to też jest, nie wiem, może cię rozbawią ich imiona, bo obydwa miały 3-literowe imiona. Mhm. Mój się nazywał PIN, jak taki telefoniczny PIN, a Szajbona się nazywał INT. I to był skrót od internet. Nie wiem w sumie czemu. Nie wiem czemu mieliśmy takie imiona i nadaliśmy w ogóle dziwne imiona. Boże, ja myślałem, że jeden będzie się nazywał PIN, a drugi PAN, czyli ten drugi kod do telefonu na przykład. To było zbyt odwiózł, to PUK, ten drugi to był PUK. PUK, przepraszam, tak. No niestety. Nie, to było zbyt obvious, nie? Oczywiście nazwijmy int od internet, int od inteligencja, kurwa, w Dungeons and Dragons, naszym ulubionym grze Baldur's Gate. Tak. I mój Pingwin miał... mówi Fenek. No tak, to było właśnie, bo to był taki właśnie funny joke, nie? Taki pan, że właśnie, że pin, bo on jest tak-taka, czyli wiesz, że telefon, ale też pin, bo pingwin, nie? Hehehe. A później jak on ściągnął i stwierdził, że też chce coś mieć telekomunikacyjnego, więc wziął int. Powinniście jednego nazwać tak, a drugiego tak. No to było niezłe w sumie. Wiesz, no to już jest poziom humoru twój. My jeszcze do niego nie dorośliśmy wtedy. No trudno, dość tego, David. Dzięki wielkie za podzielenie się pingwinkami. Okay. Faktycznie jest cute. Ten drugi no nie jest, kiepce, więc dobrze wybraliście, chłopaki. Dobra, to trzymaj się, dzięki, cześć. Kurczę, jestem z was bardzo dumny, że wszyscy pokazujecie tak dzielnie swoje pluszaczki. Nie trzeba się pluszaczków wstydzić nigdy. Pluszaczki to jest dobra rzecz. Pukwin. ale mamy tutaj jeszcze pluszaczki, słuchajcie, od Mrugacz i od Katianki. Więc spójrzmy na nie. Mrugacz ma markowe Pushin, który jest jednorożcem. Atomówkę pokaż. No tak, przecież jeszcze atomówkę mam tutaj. Oraz Pokemony, podstawowa trójka. Które wszystkie mają rejec Ditto. I to jest fenomenalne. W sensie, ja nie wiem, wydaje mi się, że one nie są jednak markowe. To był trochę żart. Więc teraz to jest moja nowa ulubiona rzecz. Pokemony po prostu... Chcę je uzbierać wszystkie, które wyglądają jak Ditto. O, proszę. I jeszcze tutaj widać, jedną rzecz zauważyłem. O. Który to kot? Czy to kot bajka? Czy to koty bajki, czy to są koty bajki? Te ciemniejsze są bajki, tak? CSI Berland. Bardzo ładne. A Katianka ma zupełnie pojebane zwierzątka. Wysyłam tobie moją maskotkę. Nazywa się Przyjaciel. Dostałam ją w wieku 5-6 lat. Tata przywiózł ją z Niemiec. Jest z serii bajki Popples z 1986 roku. Tutaj macie Popplesy, ja o nich nie słyszałem nigdy.
Były już jakieś wznowienia serii na Netflixie. Bardzo długo z nim spałam. Jak widać, jego niezwykłą cechą jest to, że zwija się w taką kieszonkę torbę. Dziś już potrzebuję maskotkowego szpitala cudotwórcy, aby go naprawić. Mam zamiar to zrobić. Miłego dnia życzę. Więc tak wygląda normalnie, kiedy jest jakby normalnie wyglądający. Mój ulubieniec też się nazywa Przyjaciel. O, super. Ale Przyjaciel to super imię, no. Ja nie wiem, czy... W sensie, ja teraz się zastanawiam, czy mój się jednak nie nazywał Przyjaciel. Ten misiek. Gdzieś tam zgłębiam. Coś tam się w mózgu dzieje. W ogóle wiem, że nie powiedziałem tutaj za dużo osobistych historii, ale mieliście wystarczająco dużo swoich fajnych. Obczajcie. Taki jest wygląd Przyjaciela. O, właśnie takie dziury w brzuchu miał mój miś. Tylko, że taką jedną wielką na cały brzuch. Proszę, myśleliście, że Gurgiego zwierzaczki są... zwierzaczek był straszny. A tutaj w swojej torbie. Śpi dobrze. Popols. It's Popols. A tak poza tym ładny, to prawda, tylko te oczy puste, nie? Przykro mi jakiś chłopak, ale już po kwiatach. Ale mogę pokazać twojego pluszaczka światu. Przynajmniej. Chociaż tyle. Proszę. Jakiegoś chłopaka... Krab! Nie, Homar! Homar. Pokaż atomówkę, dobra, już idzie atomówka. Boże, jak się na Discordzie nazywa? Kobieta Gołąb? W każdym razie od Gołębiewskich. Oh my god! That's a lumpy space princess. Oh, come on! To jest bajka. To jest moja markowa bajeczka. Może wystarczy zobaczyć metkę. Ale Powerpuff Girls, it's Cartoon Network show. Just like Adventure Time, you guys. No i nie zapominajmy o Kucu i Ropuchu, którzy są pluszakami poduszkami. Polecamy ja i moja dziewczyna bajka. I mój chłopak Wario. Bo jest jakby, jesteśmy poli. W sensie oni nie są ze sobą, ale ja jestem z Wario i jestem z bajką. A Wario ma jeszcze jakby swoją żonę. Ja jestem z tym okej. Okay. A bajka nie ma aktualnie nikogo, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to bajka szuka. Nie ma żadnego trójkąta. Proszę zobaczyć na Discorda. Gdzie na Discorda? Szczerze nie wiem, widziałem jakieś chleby. Czemu Czesia na śmieci? To tylko taki żarcik. Tak naprawdę nie na świeci. Nie, na streamy, no tak. To albo z misiem. Check it out, guys. Jaki piękny. O co z nim biega? I Evelyn.
ma potężną kolekcję poksów. Kurczę, aż mam chęć zacząć zbierać jakieś pluszaki, jakiś konkretny rodzaj. Tak bardziej może w stronę Ercia, że Ercia zbiera po prostu foki. Ja bym chciał jakiś jeden rodzaj zwierzaka, ale nie wiem jaki miałbym zbierać. Jest też Yoshi. Yoshi oficjalnie Pokémon, słuchajcie, potwierdzone info. Dostałem misia od koleżanki z pracy, która robi misie, a teraz sobie siedzimy z misiem i słuchamy izolacji. Super, Alubos. Bardzo klawo. Sounds very comfy. Okej, okay, no to zanim skończymy, no bo już jesteśmy na końcu. Już jakby do widzenia. I tak się nam trochę przedłużyło jak zwykle, jak to zwykle jest na izolacji. Cieszę się, że tak dużo z was się chciało odezwać. Jakby co, nie bójcie się dzwonić, kochani. Nie bójcie się rozmawiać z demem, ja jestem bardziej awkward od was tak naprawdę. Pora na demoty. Na sam koniec. Proszę bardzo. Pluszowy miś. Najmniej oryginalny prezent na walentynki, ale i tak każdy kupuje tylko jego, bo myśli, że ten jest słodki. Mamy twojego misia, chcemy beczkę piwa. Inaczej miś zginie. Słodki pluszak. Jak bardzo jest on dla innych cenny? Co to jest za opis? Spełniam marzenia. Pluszak. Jedyny facet, do którego mogę przytulić się, kiedy chcę. Well, w moim przypadku jest to Wario. Ale to jest problem. Wydaje mi się, że to jest problem, który dotyka jakby całego spektrum płci, które chcą się przytulić do facetów, że faceci nie chcą się przytulać. Więc to jest prawdziwy motywator, to jest prawdziwość. Miś panda. Nie jest pijany ani na kacu. To urozmaicenie od sylwestrowych demotów. Zabawka. Nie jestem zazdrosna, gdy widzę mojego byłego z inną, bo rodzice nauczyli mnie, że zużyte zabawki oddaje się bardziej potrzebującym. Bazumba. Przytulenka, handmade, święty Jan Paweł II. Grzech nie skorzystać z takiej okazji. Jan Paweł II jako przytulanka dla dzieci za skromne 159 zł? Co, dziecku nie kupisz świętego papieża Polaka? Z zabawkami już tak bywa. Nieużywane po prostu się porzuca. Smutne i prawdziwe, bo bywa tak też między ludźmi. Ironia losu. Porzucone zabawki. Ironia losu. Bywa tak między ludźmi. Nie tylko zabawki ludzie wyrzucają, także człowiek człowieka wyrzuca. Ironiczne. Miś, dawajcie minusy.